Hej, dzisiaj gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jesteśmy w Bolszewie na marszu Nordic Walking. Fajnie, rozgrzałem się, bardzo dobrze. Płaska, szybka trasa, także idzie się rozgrzać. Bardzo fajna trasa, bardzo relaksacyjna dla mostu. Robimy co możemy drużynowo, polka Team GWE. Będziemy kibicować? Będziemy kibicować. Brawo! Dziękujemy bardzo! Uwaga, mamy już ostatnich zawodników. Pojechali strażacy. Z tego co widzę, nie będą liczyć się starać. I to jest najważniejsze. Chodźcie, chodźcie, dziękujemy. No to jest miejsce nasi biegaczy, tak? Bardzo fajnie, a tutaj przerwie, ale bardzo fajnie. No, no, jest, jest. Pogoda nam dopisała, no. Także... Fajnie. Super. Cieszymy się. Także ja się cieszę, że was widzę. Dzisiaj jest niedziela grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy w gościcinie przy obiekcie Polo z młodzieżową drużyną pożarniczą, z kołem gospodyń wiejskich i z panem sołtysem, panem Markiem Miotk.
My jesteśmy już po biegach, a wy co tutaj robicie w tym dniu? Przede wszystkim zbieramy przede wszystkim, trzeba pomagać. Pomaganie jest takie proste! Na licytacji też z Gościecina, czyli od nas, tu będzie wędrujący hełm. Pierwszy raz był wylicytowany, jak tu widać, w 2019. Wylicytował mój go syn i po roku wpadł na pomysł, że odda go znowu. I tak każdy, kto go licytuje, jest zobowiązany co roku go oddawać. Czyli płaci pieniądze, powiedzmy podatek na wioś, który no, nie wraca. Hełm wraca po prostu co roku na licytacji. W tym roku też. Czyli to już jest legendarny hełm. Tak, to już wiadomo, że ktoś, kto go wylicytuje, musi go oddać. Jest tutaj wóz strażacki, jest młodzieżowa drużyna pożarnicza i pytam się członków, druhów, jak się czują z tą skarbonką w tym dniu? No bardzo dobrze. Zbieramy oczywiście, pomagamy. Pomagacie? Tak. I podoba wam się to? Czy no, tak? Tak. Nie wstydzicie się pomagać? Nie, no ja się pytam, czy się wstydzicie. Normalna rzecz. No. To dobrze, jak pomaganie jest normalną rzeczą, to jest super podejście do życia. Pierwszy raz to jest wasz? Tak, pierwszy raz. Czy planujecie, że w przyszłym roku też będziecie, jaka orkiestra będzie grała? A jak w ogóle działania w młodzieżowej drużynie pożarniczej? Co tam robicie? Jakie są wasze działania? Na razie przygotowujemy się do zawodów strażackich. Zawodów sportowo-pożarniczych, tak? Tak. Aha. I tam jest w tych zawodach, jeżeli ja sięgam pamięcią, to są dwie takie konkurencje. Jest sztafeta i bojówka. Aha. No to w czym wy się widzicie najlepiej? W sztafecie czy w bojówce? W bojówce. W bojówce? No, tak. No tak, jak jest motopompa, tak? Jak jest woda, no to najlepiej, no. Ja od w zasadzie Zucha byłem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej przez wiele lat. Później prowadziłem młodzieżową drużynę pożarniczą. Później sam byłem strażakiem i sam brałem udział w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie w mojej karierze OSP Gościcino zaawansowało się do Mistrzostw Polski w zawodach pożarniczych, sportowo-pożarniczych. Byliśmy w Białymstoku wtedy. Zajęliśmy chyba 6. miejsce w kraju jako jednostka tutaj z Pomorza. Dzięki.